Tak, Mara Moranowska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A w ciągu tej nadchodzącej doby czekają nas dość gwałtowne zjawiska pogodowe. Nad centralną i zachodnią Polskę nasunie się aktywny front atmosferyczny, który właśnie na zachodzie i w centrum tej nocy przyniesie gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, a także silne momentami porywisty wiatr, który może wiać z prędkością nawet 70-80 km na godzinę. Jedynie na krańcach wschodnich niebo tej nocy będzie nieco spokojniejsze, tam synoptycy nie przewidują opadów. Na termometrach w nocy od 17 stopni w części południowo-wschodniej i także północno-zachodniej, nad pozostałym obszarem od 18 do maksymalnie 20 stopni w okolicach Wrocławia. Jutro po przejściu tego frontu w całym kraju czeka nas pogodne, wręcz zupełnie bezchmurne niebo. Z południa kontynentu cały czas napływają bardzo ciepłe, gorące masy powietrza, a zatem jutro będzie taka kulminacja tej upalnej pogody. Od 25 stopni na wybrzeżu, tam będzie najchłodniej, natomiast nad pozostałym obszarem w Polsce od 30 do nawet 33-34 stopni w części północno-wschodniej, a to jest temperatura w cieniu, w słońcu będzie jeszcze cieplej. Dopiero w drugiej części dnia pod wieczór kolejny front zacznie wkraczać od wschodniej części Polski i ponownie przyniesie opady deszczu i lokalne burze. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu także będzie dość niespokojna, z gwałtownymi zjawiskami, opady deszczu, a także lokalne burze, na termometrach od 18 do maksymalnie 19 stopni. O poranku niebo zacznie się uspokajać. Jutrzejszy dzień w regionie zapowiada się wyjątkowo pięknie, bezchmurnie, z temperaturą od 30 do 32 stopni, a zatem cały czas bardzo, bardzo gorąco. Dbajmy o siebie i uważajmy jutro na tą wysoką temperaturę. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1012 hektopaskali. Dopiero od poniedziałku, drodzy Państwo, czeka nas chwila wytchnienia od tych upałów i gorącej temperatury. Ja dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.